Witam, ty Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Crash Landing FTB. Aktualnie tutaj jest masowa produkcja Empty PCB, ponieważ jak wiecie, to już jest what the fuck. Ten moment, kiedy trzeba robić już dużo maszyn i w ogóle dlatego zajmuje się tą produkcją dosyć dużo. Vicky San zrobiła kompresor, Kinetic Kompresor 1. Jeden już był z miasta, ale nic nie mówiłem Vicky o tym, że jest kompresor. Właśnie mnie bije za to. I teraz tak. Zadanie kolejne, oprócz tego Kinetic Kompresora, jest tutaj Advanced Pressure Tube. To jest akurat robione już przez Vicky San. A nie będę za bardzo tego omawiał, więc bo to tylko, żeby było zadanie. Nie będę się tym bawił za bardzo. Kinetic Compressor, jeżeli ktoś nie wie co to jest po prostu to samo co Air Compressor, tylko że lepsze, dużo lepsze. Boże, co ja zrobiłem teraz? Czy ja... O Jezu, zagadałem się. Kinetic Compressor jest na prąd, dokładnie na MJ-e. Możecie te MJ-e wytworzyć tymi RF-ami, chodzi o Reston Flux, przez rury albo z Energy Conduit z Extra Utilities, albo rury z Thermal Expansion, znaczy rury, kable z Thermal Expansion, te czerwone rstanowe, to i to będzie działać. Teraz tak. Tutaj tego nie potrzebuję. Teraz tak, ja muszę teraz skrafcić dokładnie to, co teraz robię, to jest, już wam mówię, aktualnie zajmuję się tym questem, ponieważ z tego będzie Diamond Hammer i ten Diamond Hammer jest na 100% ulepszony fortunką. Tak samo jest tutaj Safari Net Reusable, czyli będę mógł na przykład mieć z tego automatyczną farmę na przykład mięsa ze świń. Taki przykład. Albo Ender Pearl. O. Dlatego myślę, że żeby zrobić taki właśnie coś, takie coś. Albo jest jeszcze jeden sposób. Zrobię Blaze'a, wytworzę Blaze'a, złapię go w Safari Net i włożę go do autospawnera, dzięki czemu będzie z tego automatyczna produkcja Blaze'ów, co jest akurat fajne. Tu mamy już prawie full mob esencji, jest naprawdę ten trap super, bo to nie jest grinder raczej. Bardziej to nazywam trapem, ponieważ tutaj moby wpadają, a nie się respią w tym środku. Powiem wam, jestem bardzo zadowolony z tego. No. Dużo mi też tutaj surowców przybywa z tego, więc jestem jak najbardziej na plus. A teraz tak. Woda. Co to robi, żarcie? Znowu jest mi... Mój się chce pić. Ta woda. Niestety nic nie wymyśla, jeżeli chodzi o automatyczny system. Tego żarcie nie ma. Znaczy jest żarcie, ale takie wybrzydzam. Nie ma tego dobrego żarcia. Dobra. Więc tak. Te empty PCB już powinny być gotowe. Jest nawet ich sporo. Mamy 13. Tutaj widzę, coś tutaj robi, ale nie widzi, że tutaj nie ma za bardzo jak to działać. I teraz będzie patrzeć na to. I nie wiedzieć, o co chodzi. No. Ostatnio męczyła się z Pressure Chamber ponad godzinę. Aż skapnęła się, że tutaj nie ma paliwa. A ja po prostu... Ale dobra. Chciałem jej pomóc, ale ona chciała... Ona sama powiedziała, dała radę sama. Według tego, co mówiła. Dobra. Jeszcze bym zrobił sawmilla, ale najpierw tak, kompresor, kapacitor, znaczy nie kompresor, tylko tranzystor, kapacitor. Do tego będę potrzebował dużo redstone'a, nie ma tego redstone'a, muszę masowo wyprodukować dużą ilość kapacitorów i tranzystorów. I
I tutaj mam dużą ilość redstone'a i tutaj mam dużą ilość tego, czego jeszcze potrzebuję. Teraz taka mała uwaga przy tym piecu. Zawsze robicie iron ore dust. Z tego iron ore dust dostajecie 3 ingoty z gravlu i z tak po 2. Czyli należy wręcz to zamieniać. Dlatego bardzo mi zależy na tym właśnie młotku. O, coś wybuchło. Na tym właśnie młotku mi bardzo dlatego zależy, ale oczywiście możemy to wkładać do pulverizera, prawie na pewno. Tutaj nie ma żadnego hopera, nic, po prostu tak ręcznie, jak potrzebuję żelaza, to tu po prostu przychodzę po to żelazo, jak nie potrzebuję, to nie przychodzę, bo po co? Gdzieś tu powinien być crafting? No, nie ma craftingu. Akurat teraz potrzebuję tylko żelaza. Oczywiście to można zautomatyzować, tak jak to zrobiłem na sezonie 5. Też dużo z Was się pyta, co z sezonem 5? Kiedy będzie sezon 5? Będzie spokojnie, jest tylko taka pauza moja mała, ponieważ ja muszę trochę odpocząć od sezonu i się zająć jeszcze innymi rzeczami. I teraz jeszcze, oczywiście będzie sezon 5, o to się nie martwcie. Też wyszedł addon do Thermal, nie Thermal. Tomcrafta czwórki, który polega na Applied Energetics. Znaczy to jest addon do Applied Energetics? Nie. Addon to jest addon do Tom. Sam już nie wiem, dlaczego to jest addon. Sam. Pak. Ale po prostu jest taki addon, co umożliwia esencje. To wszystko możecie robić przez właśnie Applied Energetics. Teraz tak właśnie chodzę sobie tutaj, gadam i przez to się nie mogę skupić za bardzo. Wybaczcie. Na pewno będę potrzebował tranzystory. Tranzystory to jest redstone, czarne plastiki i żelazo. Redstone, czarne squid planty i żelazo. Redstone, czarne squid planty i żelazo. Albo kompletny ten. Redstone, compressed iron i to. No to ile mam tutaj ironu? 18 wystarczy. No to potrzebujemy jeszcze 18 tego i 18 tych plastików. Dobra. Więc tutaj wpiszę tylko tranzystory. To się wszystko tutaj skrafci. Prąd potrzebujemy, tak. Znaczy nie prąd, tylko parę, znaczy ciśnienie. Ciśnienie jest potrzebne. Teraz też muszę stawu mila stworzyć jak najszybciej, żeby zdobyć klej. Klej dostaje się z raberowych drzew, ale żeby zrobić stawu mila, to będę potrzebował plastic sheetów. Oj, nie ma? Oj, tu jest trochę. Będę potrzebował plastic sheetów, redstone'u i teraz tak, sawmill, iron axe. Nie ma żelaza, nie ma patyków, tyle rzeczy nie ma. Bum. Iron, a tutaj żelaza troszeczkę jest. Nie wiem, czy on mnie przeszkadzają czasami. Te dźwięki. Co do muzyki w tle, naprawdę nie wiem co zrobić, bo niektórzy nie chcą, niektórzy chcą, niektórym się podoba, niektórym nie. No, nie ma idealnej muzyczki, gdzie wszystkim się to spodoba. I naprawdę mam dylemat super, mega, nie wiem co zrobić. Może po prostu jednak zrobię to tak, że nie będzie w ogóle muzyczki. Nie wiem. Jeszcze muszę się zastanowić. Invar Electrum i glas. Glas akurat mamy dużo, to nam problemów nie będzie. To ja to może skraftuję teraz poza odcinkiem, bo nie chcę marnować czasu odcinka na kraftowanie. Wy też pewnie jesteście tego zdania, żebym zrobił teraz cięcie kraftowania rzeczy. Tak więc do za chwilę. Okej, mamy już ten sawmill. I teraz wystarczy tylko to podpiąć do energii, to tam byle gdzie. Ja wiecie co, nawet tutaj mogę to miejsce wykorzystywać do tego, nie ma tutaj żadnego problemu.
Bo i tak nie będę z tego Soulmilla korzystał wiecznie. Nawet tu nie mogło być, ładnie by wyglądało. Chociaż nie, dobra, niech będzie tak. No i po prostu musimy tu włożyć rubber wood. I tylko i wyłącznie rubber wood da nam glue, czyli klej. Jest jeszcze inny sposób. Nie, nie ma. Ale rubber wood właśnie tworzy klej oraz 5 desek. Dlatego mamy 50% szans na to, żeby tu się pojawił klej. O, ball of glue. No i ten klej będzie nam potrzebny do wymieszania. Za chwilę wam pokażę. Tylko jeszcze zabędę drugi. Dużo, dużo drewna z tego jest. Naprawdę, powiem wam szczerze, może być. Tym bardziej, że traktuję drewno jako paliwo głównie. Dalej, no jeden klej, proszę. 50% szans i nie chce mi polecieć. O, jest, dobra. I po prostu teraz to ja chcę wykorzystać tylko i wyłącznie do jednej rzeczy. Produkcji magma creamów. I ten magma cream właśnie będzie do autospawnera wykorzystany. Autospawnera. Emeraldy potrzebujemy i te rzeczy. Ja to już wszystko mam, więc sami wiecie. Emeraldy jest tu dwa razy emerald. Dwa razy magma cream. To mamy już. To już też mam. Plastik mam. I nether wart. To w piwnicy jest tutaj sporo tego nether wartu, więc wszystko mam, żeby stworzyć auto spawner i od razu możemy się pobawić. A nie, jeszcze nie możemy się pobawić, bo nie mam jeszcze Safari Net. Ale dobra, mamy te rzeczy. Więc teraz weźmy, skraftujmy to. I mamy auto spawner. Auto spawner, auto enchanter chyba tam był. Nawet nie wiem. Auto Enchanter i Auto Anvil. Na pewno Auto Anvil wymaga dużo żelaza. No to 3 Anvil. O Boże. O Boże. Auto Anvil i Machine Frame. To się szybko skrafci, bo mam akurat jeszcze jeden PCB. Jak to teraz było? Tak. Tak. Invar. Dobra, więc tak, ten machine frame, jeszcze jeden będę potrzebował, dobra, tu akurat, mam już te, więc to jest tylko tak, 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 dobra, mam 5 tego, teraz szybko produkcja tego, 4, wow. Teraz jeszcze jeden, tak, tak, oraz tak. Auto Anvil będzie wymagał dużo. To mogę na razie schować tutaj. Jak będzie potrzeba, to się weźmie. Tak. Albo też Wiki zabierze, jak będzie potrzebować. Auto Enchanter, nie Disenchanter, tylko Enchanter, Brewer, Enchanter, Obsidian jest, Bóg jest, Diamond jest, Obsidian jest, nawet może tutaj, a jest, Obsidian, weźmy trochę, pozbądźmy się rzeczy, których nie potrzebujemy, Obsidian, to też, Obsidian, Bóg, ale te książki nie będą dobre, bo one są z miasta, one mają trochę inne ID. Jak się krafciło? Skóra i papier, ok? Papier. Mało tego papieru mam. Bardzo mało. Łyp, 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 łyp. Dobra, papier, leder mam. Dobra. Z mięso zombiaków przepalacie w piecu i dostajecie z tego skórę, jeżeli ktoś nie wie. Mamy tylko książki. Książki.
Diamenty razy 2. Raz, dwa. Diamenty. Jeszcze tylko to. Jeszcze jedną, dobra. Boom. Mamy auto enchanter i jeszcze tylko anvil. Na anvil będę potrzebował więcej żelaza. Mamy tutaj naprawdę sporo tego żelaza, powiem wam szczerze. Zresztą ten piec, on jest... Im wyżej zrobicie piec, tym większą temperaturę możecie uzyskać. A jak uzyskacie większą temperaturę, to możecie szybciej przepalać rzeczy. Patrzę tak, czy jeszcze tutaj... A, niech to się zbiera lepiej. Wszystko tu działa. Kleju mam sporo. Na razie nie potrzebujemy go. Ale tylko potrzebuję trochę tego żelaza. Nawet nie trochę, 3 bloki są potrzebne. Mógłbym to zautomatyzować, ale naprawdę nie ma takiej potrzeby. Tym bardziej, że... Nie wiem. No hopper dać pod to, nie chce mi się ani rury dawać tutaj, żeby do skrzynki na przykład obok. Po co? Translokator jest tu? Szkoda, że nie ma translokatora. Lubię to. Bardzo lubię. Dobra, mamy to żelazo i teraz ostatnia rzecz, jaka nam musi, no, zostać anvil. 3 anwile są potrzebne. Oh fuck. 3 aż. Dobra, koniec żelaza. Spoko. Dobra, jak widzicie, tutaj nam się cały dram przepełnił do pełna. Nie mam już co robić z tą esencją. Jest to naprawdę wydajne. Dlatego... Aha, właśnie. Anvil. Auto anvil. Anvil. Mamy tyle, ile trzeba. Mamy już jeden anvil, więc 3 mogę zamienić. Raz, dwa. Jak się robiło anvil? A, tak. No tak. Tak. Więc mamy anwile. Co tam jeszcze jest potrzebne do tego? Auto anwil. Chyba ma... Super. Plastic sheet. Pim, pim, pim. Aha, też pisaliście... Ja tak teraz wspominam te komentarze wasze. Też pisaliście, że to nie jest prawdziwy hardcore, bo... Mogę, bo tak naprawdę ginę, ale i tak żyję. Otóż po części się zgodzę, po części nie, bo jest to hardcore, po pierwsze, bo choćby po kształcie serc są te inne serca i jest to hardcore, tego temu się nie zaprzeczy. Po drugie, ta maszyna do klonowania jest dużo energii zabiera, chociaż jak wiecie, to nie jest później problem, żeby tą energię, no, cośkolwiek zrobić z tym, znaczy mieć tą energię, to nie jest problem. It is a mystery. Ciekawe. Po drugie, można zginąć podwójnie w krótkim odstępie czasu, a to się równa śmierć na zawsze. Dlatego to jest hardcore i naprawdę jak zginę, to wtedy naprawdę muszę uważać, żeby nie paść drugi raz. A zdarza się to, na przykład jeżeli zabijam Endermana, on mnie zabije, to potem może się teleportować prosto na mnie. I ja miałem już taką sytuację, gdzie byłem bliski śmierci, gdzie mojego klona jeszcze nie było. Patrzcie, mamy Unbreaking i Fortunka. Jak miło. To można wyrzucić, ten hammer. I teraz tak. Muszę złapać Endermana w ten Safari Net. Enderman. Gdzie jest Enderman? Muszę wprowadzić wszystkie zombiaki w moją pułapkę mobową. Ja pierdzielę. Wszystkie proszę tutaj. Chodźcie tutaj. No chodźcie, zombiaczki. Hmm.
Dużo creeper plantów, mam, powiem wam, z tego idzie. Mało enderów, ale produkcja ender pereł będzie i wtedy możemy robić ender generatory na masę i wtedy będzie, pięknie. Ale endermana jak nie widzę, tak nie widzę. No nic, później poszukam endermana. Auto anvil to jest coś w pokroju automatycznego naprawiania rzeczy. Ty Marko, to energii i expa bodajże, esencji chyba. Nigdy tego nie używałem i nie będę używał raczej. Autospawner, to już mówiłem. Auto enchanter to jest, jak sama nazwa mówi, auto enchanter. Czyli ustawiacie level enchantingu, tutaj dajecie esencję, prąd i item. Bardzo fajna rzecz. Ile mamy tu jajek? No, dużo. Spoko. Dobra, endera. Muszę upolować tego endera, żeby zrobić jeszcze teraz. Właśnie musimy jakieś miejsce zrobić na endera, gdzie by mógł się pojawiać i ginąć. To miejsce jest dobre, bo jest blisko esencji. Tu, jeżeli będzie się nam pojawiał ender, to on będzie tu ginął od grindera drugiego. Albo od pułapek, zależy jak ja to zrobię. No to załóżmy, tu jest ten środek. Ja chcę, żeby Enderman się pojawił tutaj. No to będziemy potrzebowali połączyć to z prądem oraz z... No rurę będzie trzeba dać. No to rurę damy do góry. Tutaj powinno się to jakoś pojawiać. Więc będzie dobrze. Safari net. Dobra. Teraz jeszcze na zakończenie wam pokażę, jak bardzo wydajny jest ten hammer. Mamy 64 te właśnie Crushed Iron. No to mamy teraz 16 Iron Sandu i te 16 Iron Sandu musimy oczywiście przerobić. I z tego otrzymujemy, za chwilę zobaczycie. No, troszeczkę więcej. Akurat to też zależy dużo od szczęścia. Ale mamy 4 więcej. Co jest dużo. Naprawdę dużo, bo to jest w końcu coś już. I to możecie zawsze tutaj włożyć. Ja tego nie będę teraz tu wkładał, bo mam piec wystygnięty. Jakby to powiedzieć? Kurde, zapomniałem słowa. Zimny piec po prostu. A nie wystygnięty, lol. Zastygnięty? Wystygnięty? Zimny po prostu. Dobra, to by było wtedy na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku się zajmiemy tą farmą enderpereł. Zadanie, zrobiliśmy to zadanie, co jest fajnie. Teraz będę musiał jeszcze to zrobić zadanie i jeszcze to zrobić zadanie w końcu, bo się jakoś tego nie zajęty. No ale to by było na tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa!